Witam, witam. Taki krótki tylko filmik, przerywnik. Wiecie, że lubię kombinować sam. Sam sobie robię ule, sam sobie dużo rzeczy robię do tych uli. No i wpadłem na taki pomysł, bo z paletami, którymi przyjeżdżają takie MDF-ki. Szkoda tego wyrzucać, bo MDF teraz drogi. Myślałem, że zrobię sobie transportówkę. Na tą chwilę jest zrażony korpus. Jeszcze nie ma zamknięcia, nie ma wylotka zrobionego. Jest zrobiony środek. Rameczki dość ładnie pasują. Jeszcze muszę wymyślić wentylację, ale najprawdopodobniej pójdzie parę kulek po prostu zamykanych, a la wylotek. Rameczka sobie ładnie wchodzi. Tutaj wchodzi pierwsza dość ciasno. To jest do dopracowania jeszcze pewnikiem. No i co? Wentylacja, wylotek, jakiś pasek do noszenia, zamknięcie, żeby było stabilne. No i myślę, że sprawdzi się jako transportówka. Troszeczkę przerobiłem w stosunku do tamtego pomysłu, do tamtej kupnej, bo tamta była kupna, ta jest zrobiona. Jeszcze tu zrobimy zamknięcie, zrobimy wylotek, tylko pewnie zamykany na kółko, podejrzewam, nie taki jak tutaj na zasuwkę. No i wentylacja na pewno nie będzie zamykana w ten sposób, jak tam jest. Znaczy, no coś muszę właśnie wymyśleć, żeby tą wentylację tu zrobić też. Także taki krótki, no i to pójdzie potem pomalowane lakierem bezbarwnym z wierzchu zewnętrznym albo olejem, no nie wiem, to jest MDF, więc wszystko jedno czym, byleby troszeczkę bardziej odporne na wilgoć, bo wiadomo, że to na wilgoć odporne nie będzie, jak popada na to, to się rozpieprzy wszystko winem. No, ale tak to wygląda. Jadę do pszczół dzisiaj albo jutro, więc będzie pewnie jakiś filmik, zamierzam też zrobić jakiś odkład, no zobaczymy. Dzięki za oglądanie i zapraszam.